Cześć. Po ostatnim filmie o obiektywie mikroskopowym parę osób pytało mnie, jak wykonana jest ta szyna. No to pokażę Wam to w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda podstawowa szyna za kilkadziesiąt złotych. To jest pokrętło regulacji. Ona jest bardzo mało precyzyjna, więc na starcie musimy wyjąć to pokrętło. Tu jest śrubka, którą trzeba odkręcić. No ja już jej w tym momencie nie mam. To pokrętło wyjmujemy i ono nam się już nie przyda. Co zostało zrobione z mikrometrem? Mikrometr normalnie jest taki zamknięty. Tutaj mierzy się grubość. Więc jak widać został obcięty tutaj. Obcięty tutaj. Dodatkowo został zeszlifowany z grubości z tego miejsca tutaj, żeby zmieścił się w szynie, co zaraz Wam pokażę. Tutaj zostały wywiercone dwie dziury i one są jeszcze dodatkowo nagwintowane. No i teraz jak to połączyć w całość? Musimy ściągnąć górną część szyny. Żeby ją ściągnąć, to musimy usunąć tą blokadę. Tą blokadą jest taki mały bolec, który jest pod tą gumą. Trzeba tą gumę podważyć i czymś ten bolec wyjąć. No, jest trochę zabawy z tym, ale... No, także to odkładamy. No i tak wygląda złożone. Tu jest taki docisk jeszcze. No i teraz jak to przymocować? To idzie w ten sposób. Od dołu tej szyny wygląda to tak. Wywiercone dziury na śruby i kołnierze na to, żeby zmieścił się ten łebek śruby. Tu musi być wszystko płaskie, ponieważ w to miejsce ląduje ta szybkozłączka. Dobra, to przekręćmy to. Ja postaram się to jakoś Wam pokazać. No ale widzicie, idzie to tak. Dobra, to się trzyma. Możemy teraz zamontować górę tej szyny. Jak przejdzie ten moment, tutaj powinna być wtedy ta blokada, żeby on po prostu nie odleciał aparat w tamtą stronę razem z tą górną częścią szyny. Także to jest ważne, o tym trzeba pamiętać.
Jeszcze raz. Dobra, no i to można sobie tutaj czymś przykleić ewentualnie. Tą śrubką lekko się to dociska. Także to musicie sobie wyczuć, żeby tu nie było za dużego oporu. No i kręcicie precyzyjnym pokrętłem mikrometru. No i przesuwacie tą szynę wtedy. Tu macie do 1/100 mm. Żeby zamocować ją na statyw, no to tutaj, tak jak wcześniej Wam pokazywałem, idzie ta szybko złączka. Ten gwint już był w szynie. Także tutaj nic nie musicie dodatkowo jeszcze gwintować. No i to możecie normalnie przyczepić już na statyw. Możecie też kombinować. Niekoniecznie musi to być zamocowane na statywie. Możecie stworzyć sobie na przykład jakiś stół, gdzie to będzie zdecydowanie stabilniejsze i przytwierdzone do stołu. Ja też myślę o czymś takim, żeby ewentualnie kiedyś zrobić. No ale póki co to działa bardzo fajnie. Do powiększenia 10-krotnego, czyli wtedy, kiedy potrzebujecie właśnie 0,02 mm tego posuwu, no to to na statywie jeszcze daje radę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli udało Wam się jakoś lepiej skonstruować tą szynę, dajcie znać, jestem ciekawy, jak Wy to zrobiliście. Jak macie jakieś pomysły na filmy, które mógłbym dla Was zrealizować, napiszcie, postaram się to wtedy zrobić. Co, zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, tam zobaczycie różne zdjęcia makro, ale i nie tylko. No i tyle. To trzymajcie się, do następnego, cześć.